Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tematem mojego dzisiejszego wykładu będą psychodeliki. Organizmy, które służyły człowiekowi do odmiennych stanów, do osiągania odmiennych stanów świadomości, hasło, które wybrałam na motto, to na ramionach Olbrzymów. No tutaj te olbrzymy są stosunkowo niewielkie, natomiast rzeczywiście ich moce wydają się. Całkiem, całkiem potężne. Czyli będę mówiła, jak pewne organizmy, w szczególności grzyby, które są moim zainteresowaniem, i niektóre rośliny stanowiły fundament kultury. Chciałabym od razu zastrzec, że organizmy, o których będę mówiła, wszystkie są nielegalne w Polsce w świetle prawa o zapobieganiu narkomanii, znajdują się na liście związków zakazanych. Nie wolno ich ani posiadać, ani handlować nimi, ani hodować. Skąd taka, taki tytuł na ramionach olbrzymów? Być może kojarzy się Państwu z książką, bardzo modną ostatnią książką Umberto Eco na ramionach olbrzymów, A ja sięgam głębiej do Izaaka Newtona. Tutaj szczególnie spodobało mi się to, co Newton powiedział wcześniej: Jeżeli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. Tu chodzi o to właśnie, o to patrzenie dalej, bo po to ludzie wykorzystują psychodeliki, aby widzieć dalej. Mówi się o trzecim oku, między innymi, albo nawet o widzeniu plecami. Tak twierdził akurat Witkacy. Notabene Isaac Newton też zapożyczył to zdanie od Lucana, poety z czasów Nerona, który powiedział: Karły umieszczone na barkach gigantów, widzą więcej niż, niż sami giganci. Natura zwykle jest uznawana za coś w opozycji do kultury. Prawda? Mówimy, nie zachowuj się jak zwierzę. Uważamy, że prawa, które tworzymy i systemy moralne są czymś, co stoi w poprzek naturze. Ja chcę pokazać, że nie zawsze jest poprzek co więcej chciałabym właśnie pokazać jak pewne organizmy no w szczególności rośliny i grzyby ale również zwierzęta stanowiły już nie tylko nawet inspirację dla kultury dla sztuki bo to jest oczywiste natomiast jak zmieniały myślenie o ludzkie zrobiłam krótkie przeszukanie internetu co, jakie możemy znaleźć Źródła i fundamenty naszej kultury. I z takiego szybkiego przeszukania znalazłam następujące hasła: Sokrates, Biblia, Religia, Zabawa, Chrześcijaństwo, Twórczość, Telewizja, Internet, a nawet Pandemia, i oczywiście Antyk. Niewątpliwie są to źródła naszej obecnej kultury. Ale pójdźmy głębiej. Co jest źródłem dla religii, dla zabawy, dla twórczości, dla antyku. Będą to kompleksy symboliczne, nauka, rytuały magiczne, ale możemy pójść jeszcze głębiej. Jak, jak wejdziemy jeszcze głębiej w źródła y, kultury, to dojdziemy do natury człowieka, dojdziemy do samego środowiska, no i do obserwacji przyrody. I to jest to, co mnie najbardziej interesuje, jak obserwacja przyrody, jak natura człowieka. Wpływają na kulturę. Ponieważ jako bezpośrednie źródło naszej kultury podałam antyk, to chciałabym znaleźć dwa cytaty z pis pisarzy antycznych, którzy się odnosili do natury, przede wszystkim do natury człowieka. I tutaj chciałabym przywołać dwóch wspaniałych kuzynów, stryja i bratanka, czyli Pliniusza Starszego i Pliniusza Młodszego. Którzy się wypowiadali. Pierwszy z nich, Pliniusz Starszy, napisał dzieło e, Historię Naturalną, w której opisuje różne organizmy zwierzęce, roślinne, e, również z, zabiegi magiczne, e, z którymi się absolutnie nie zgadza. W jego dziele można znaleźć wielką niechęć do, do magii. No, między innymi, znalazłam taki, taki cytat: Drzewa były świątyniami bóstw. I zgodnie z dawnym zwyczajem, dziś jeszcze naiwne wioski najwspanialsze drzewo poświęcają Bogu. Możemy u pliniusza znaleźć bardzo wiele konkretnych danych naukowych, dużą niechęć do magii. A co pliniusz młodszy o naturze człowieka może nam powiedzieć? To jest cytat, który ja niezwykle lubię. Czytuję pliniusza z listu do Tytaniusza, kapitona. Pliniusz mówi. Ludzie są bowiem z natury ciekawi i samo poznawanie rzeczy tak ich fascynuje do tego stopnia, że dają się zwodzić plotkami i z myśleniami. Które organizmy mają wyjątkowy wkład w tworzenie kompleksów, symboli, sztuki, które są elementami rytuałów? Tak jak powiedziałam, będą to Organizmy, które zawierają psychoaktywne substancje. Najwięcej znajdziemy takich w roślinach i w grzybach, i będą one zmieniały percepcję, nastrój, stan świadomości, no i będą też szeroko wykorzystywane w obrzędach religijnych. Co więcej, zmienione stany świadomości bardzo często pomagały. Uzyskać albo odzyskać sens życia. I mają liczne odniesienia w kulturze. Znajdziemy wiele obrazów albo dzieł literackich, które po prostu powstawały pod wpływem halucynogenów, ale znajdziemy również osoby, które odurzają się albo są w trakcie halucynacji, jako, jako ciekawa, ciekawą inspirację dla, dla artystów. Jakie sformułowania y, używamy? Jak mówimy o substancjach halucynogennych. Są dwie, dwa określenia pochodzące z greki na te same organizmy, natomiast mają nieco inne konotacje, i tu i warto je przytoczyć. Dość często y, mówi się o tych substancjach, że są to enteogeny. Y, Źródło słów jest grecki, y, jest to n, czyli W. Teos, Bóg i genezis, czyli pochodzenie, wywoływanie. Czyli enteogene to będą takie organizmy, które wywołują Boga wewnątrz. I tutaj, jak przeczytamy nawet w Wikipedii albo w innych książkach definicję enteogenów, to wtedy znajdziemy odwołanie do duchowych, mistycznych stanów, znajdziemy odwołanie do rytuałów szamańskich. Sformułowanie enteogeny bardzo promował Gordon Watson, który zajmował się grzybami halucynogennymi w Mezoameryce w latach 50. i 60. XX wieku. I to sformułowanie enteogeny bardzo często pojawia się w internecie. Można znaleźć liczne dokumenty albo wykłady, które dotyczą enteogenów, i teraz najczęściej będą to mało wiarygodne źródła. Znacznie częściej znajdziemy ciekawe informacje tam, gdzie używa się innych sformułowań, a nie enteogenów. No, tutaj chciałabym przywołać jeden przykład. Pana z tytułem naukowym, który opowiada o inteligencji roślin, jak również o tym, że grzyby halucynogenne są próbą komunikacji światów pozaziemskich z ludźmi. Wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że my, szczególnie jako biolodzy, musimy być bardzo czujni, musimy krytykować, musimy falsyfikować i wystarczy. Naprawdę poświęcić chwilę uwagi, aby zbić argum argumenty wielu, wielu mówców. E, poza tym, nie każdy termin, który brzmi naukowo, ma naukowy sens. I tutaj jeszcze raz przypomnijmy słowa Pliniusza Młodszego, że ludzie są z natury ciekawi i dają się zwodzić łatwo plotkami i z myśleniami. E, e, drugie określenie. Na substancje halucynogenne to psychodeliki. Również pochodzi z Greki. Tutaj mamy psychę dusza, delos ujawnić, czyli objawić duszę. Natomiast jak czytamy już określenie, co to są psychodeliki, to znajdziemy znacznie więcej konkretnych informacji, czyli będą to substancje różne pochodzenia roślinnego, grzybowego, czasami zwierzęcego, które wywołują zmiany percepcji, zmiany świadomości, sposobu odczuwania i nadają często sens egzystencji. I możemy znaleźć informację, że choć nie do końca rozumiemy, jak działają psychodeliki, to jednak wydaje się, że najczęściej ich działanie jest związane z wiązaniem się psychodelików, substancji halucynogennych, do receptorów serotoninowych, w szczególności do, podtytu, do podtypu 5-HT2A. A jak wiadomo, serotonina jest. Takim kluczowym, bardzo istotnym neuroprzekaźnikiem, który jest zaangażowany i w percepcję sensoryczną, w procesy zachowania, w poznanie pamięć. Działanie psychodelików jest dość proste. Psychodeliki zastępują neuroprzekaźniki. Tutaj na schemacie mamy dwa neurony i szczelinę synaptyczną. Na zakończeniu aksonu neuronu presynaptycznego pre zostają wydzielone substancje neuroprzekaźnikowe, które następnie przepływają przez szczelinę synaptyczną i łączą się z receptorami na, w neuronie postsynaptycznym. Takim często działającym w mózgu neuroprzekaźnikiem jest właśnie serotonina. Psychodeliki najczęściej zastępują serotoninę i łączą się, czyli mówimy, że są agonistami receptorów w neuronie postsynaptycznym. No i teraz serotonina, receptory serotoninowe nie są równomiernie rozłożone w mózgu. Mamy szczególne miejsca, gdzie receptorów tego typu będzie znacznie więcej. I tutaj przedstawiam państwu schemat mózgu ludzkiego, gdzie mamy na dole po, po prawej stronie przedstawione umiejscowienie neuronu receptorów właśnie serotoninowych typu 5HT2 w mózgu ludzkim. I teraz widzimy, że jest, są bardzo gęsto rozmieszczone w korze czołowej, skroniowej i to, co jest zaznaczone na samym środku, to układ limbiczny zastanówmy się zatem, za co odpowiada kora czołowa. w jaki sposób halucynogeny będą działały na mózg. Płat czołowy ma bardzo wiele funkcji, no, między innymi również odpowiada za, za mowę, tam się znajduje obszar broka. Mamy tam analizę i kontrolę stanów emocjonalnych, ekspresji językowej, ale również uczucia błogostanu, prawda? czyli frustracja, lęk, napięcie, te wszystkie emocje będą, będą odczuwane poprzez połączenie układu limbicznego z analizą w płacie czołowym. Tutaj mamy również kojarzenie, znaczenie, znaczenie i symbol, kojarzenie symbolu, kojarzenie znaczeń. Jak również kwestie związane z pamięcią. I teraz, tak jak gdybyśmy chcieli się zbliżyć troszeczkę do humanistów i powiedzieć właściwie, czy, czy yy, o czym my mówimy, o jakiej części mózgu, to możemy się odnieść do, do podświadomości. Jak wiadomo to co jest uświadamiane jest bardzo niewielką częścią tego tych procesów, które w naszym mózgu zachodzą. Bardzo wiele z nich kompletnie do naszej świadomości nie dochodzi. Jak się wydaje, uruchomienie części starych części mózgu poprzez psychodeliki pozwala przypadkiem zajrzeć tam, gdzie zwykle nie mamy zupełnie możliwości zajrzeć. Tutaj chciałabym Państwu pokazać bardzo interesujący schemat z pracy Petriego i współautorów z 2014 roku. Widzimy na tych dwóch schematach kołowych reprezentację mózgu w stanie czuwania i w stanie halucynowania po spożyciu psylocybiny i widzimy, że nie tylko tworzy się znacznie więcej Połączeń pomiędzy różnymi ośrodkami nerwowymi, ale że połączenia się w ogóle zmieniają. To połączenie takie podstawowe, mocno wyodrębniające się na rysunku po, po lewej stronie, nie istnieje już na tym rysunku po prawej, czyli pewne drogi zostają zahamowane, a pewne drogi odblokowane. Połączeń pomiędzy różnymi ośrodkami jest znacznie Więcej i uważa się w tej chwili, że z tym może się wiązać bardzo typowe dla halucynacji zjawisko synestezji, czyli połączenia różnych zmysłów, więc na przykład widzenia A w kolorze czerwonym albo smakowanie kolorów. Teraz chciałabym przejść do następnej części mojego wykładu, czyli przedstawić w końcu te organizmy roślinne i zwierzęce, które które mają własności psychodeliczne. Chciałabym też pokazać pewne fragmenty rytuałów z wykorzystaniem grzybów halucynogennych, a potem pokazać taki krótki przegląd wskazujący, jak bardzo wykorzystanie halucynogenów w kulturze było powszechne. No i tutaj najpierw odwołam się do bardzo znanego rysunku z książki Karola Widzimy Alicję w krainie czarów, która stoi i rozmawia z gąsienicą. Gąsienica siedzi na grzybie. Jak Państwo pamiętają, gąsienica mówi: Zjedz troszeczkę fragment kapelusza grzyba, zrobisz się bardzo dużo, potem znajdziesz, spróbujesz jeszcze raz i zrobisz się malutka no tutaj akurat ten fragment książki ściśle odpowiada temu, co po niektórych związkach halucynogennych, grzybowych e, można przeżywać. Więc ten olbrzym, który tutaj pokazuje jest niezbyt duży, e, natomiast już liszka czy gąsienica, która siedzi na kapeluszu, rzeczywiście jak się wydaje ma stoi na ramionach na ramionie olbrzyma. E, jakie rośliny grzyby były stosowane. Tutaj chciałabym wymienić oczywiście tylko kilka takich najbardziej pospolitych i chciałabym szybko opowiedzieć o szałwii wieszczej, ajałasce, pejotlu, grzybach, które najczęściej są znane pod nazwą magic mushrooms. Następnie oddzielnie dwa słowa o muchomorze, o przęśli chińskiej i o opium. Zacznijmy od szałwii wieszczej. Jest to szałwia endemiczna, którą możemy znaleźć w stanie naturalnym wyłącznie w górach w Sierra Mazateca. To jest stan Coaxaca w Meksyku. Roślina ta rośnie w naturalnych lasach deszczowych na no nie, stosunkowo niewielkiej wysokości, bo tam do 1800 metrów nad poziomem morza, w szczególności nad rzekami, lubi rozproszone światło. Tam, gdzie jest stosunkowo dużo wilgotności, tam możemy ją znaleźć. Tak, jak patrzymy na salvia divinorum, to właściwie nie różni się od naszych szałwi, które znamy z Europy, natomiast bardzo drastycznie różni się od naszych szałwi pod względem własności psychodelicznych. Otóż szałwia owieszcza wytwarza diterpenoid salvinorina, który należy do grupy opiatów i salwinorina jest naturalnym agonistą receptora opio opioidowego Kappa. Czyli łączy się nie z tym receptorem serotoninowym, o którym mówiłam wcześniej, tylko z receptorem opioidowym. Jakie przynosi efekty? Przede wszystkim, no tak jak wszystkie narkotyki opioidowe, przynosi uspokojenie. Kolorowe wizje, natomiast dość często twierdzi się, że wizje związane z, ze spożyciem salwinoriny nie są przyjemne. Mogą być bardzo głębokie, ale często zdarzają się tak zwane bad tripy. Gdzie są rozmieszczone receptory opioidowe? Przede wszystkim w systemie nagrody i w, 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 w układzie limbicznym. Kolejna Kolejny psychodelik, o którym chciałabym powiedzieć, to ajałaska. Ajałaska to nie jest pojedyncza roślina to są dwie albo trzy rośliny działające razem. Możemy je spotkać w amazońskiej puszczy, w szczególności w Peru, w części już właśnie amazońskiej okolice miasta Iquitos, ale również na przykład nad rzeką Ukajali. Co to jest ajałaska? Ajałaska składa się zawsze z pnącza Banisteriopsis capi i z jednej z dwóch roślin albo obu, Psychotria viridis albo Dipteris cabrerana. Tutaj przedstawiam Państwu po prawej stronie Banisteriopsis, a na pierwszym, na, na pierwszym planie Psychotria viridis. Widzimy również garnek, w którym Ajałaska jest przygotowana. Te takie drewniane fragmenty, to jest pnącze podzielone banisteriopsis capi, a liście należą właśnie do psychotria viridis. Co działa w tej mieszance, bardzo mocnej mieszance? Mamy tutaj dwie substancje. Pierwsze to DMT, czyli dymetylowa pochodna tryptaminy. I to jest substancja, która znajduje się w psychotria viridis. Natomiast banisteriopsis KAPI e, posiada inhibitor monoaminooksydaz. E, Monoaminooksydaza jest to enzym, który naturalnie produkujemy, e, i w momencie, kiedy e, pobierzemy DMT, DMT jest natychmiast rozkładane e, poprzez mało. Natomiast jeżeli e, spożyjemy. DMT plus inhibitor Mao, to wtedy rzeczywiście można osiągnąć bardzo intensywne wizje. Oprócz tego, DMT podnosi ciśnienie, przyspiesza puls, podnosi temperaturę, podnosi stężenie wielu, wielu hormonów, nie wpływa na melatoninę. I DMT jest naturalnie tworzona w organizmie ludzkim, przy czym w niewielkich, bardzo ilościach. Panowało do niedawna takie przypuszczenie, że źródłem DMT, naturalnym źródłem DMT jest szyszynka. To nie jest do końca prawda, bo DMT się tworzy w różnych rejonach mózgu. Niektórzy uznają, że taki bardzo duży wyrzut DMT odbywa się tuż przed śmiercią, ponieważ DMT ma za zadanie chronić. Komórki przed kryzysem tlenowym. I tutaj trzeba mieć się na baczności, ponieważ bardzo dużo informacji tego typu jest niesprawdzonych. W tej chwili trwają bardzo intensywne badania dotyczące działania tej substancji, natomiast opowieści właśnie o szyszęce jako takim właśnie bardzo bogatym źródle endogennego, endogennej tryptaminy. Trzeba, trzeba mieć się na baczności i rzeczywiście sprawdzać źródła. I teraz, gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak wyglądają wizje po Ajałasce, możemy się, możemy się odnieść do Indianina mieszkającego w Puszczy amazońskiej w mieście Puerto Libertad nad rzeką Ukajali. Pablo Amaringo, który już nie żyje, w 2009 roku umarł i on rzeczywiście przygotował szereg obrazów, które wskazują na charakter, kolorowy charakter wizji. Kolejną substancją, o której warto powiedzieć, która jest w Polsce dosyć znana i w jakimś sensie popularyzowana przez Stanisława Ignacego Witkiewicza jest pejotl. Czyli lofofora williamsi albo inne kaktusy, które możemy znaleźć w Teksasie, na pustyni, w szczególności w, na obszarze między Mirando City a Rio Grande City i tylko tam. Dobrze wiemy, że, że Witkacy używał pejotl. Mamy o tym sporo informacji w jego książce pod tytułem. Narkotyki. Natomiast myślę, że nie wszyscy wiedzą, że Pejotl nie był ulubionym, ulubioną substancją Witkacego. W gruncie rzeczy jego obrazy zrobione pod wpływem pejotlu nie są zbyt częste i wcale nie są uznawane za najlepsze w jego twórczości. Co więcej, bardzo szybko, Witkacy odchodzi od pejotlu na korzyść na przykład piwa i papierosów. Także jakby wraca do czegoś, co jest zdecydowanie bardziej naturalne. Ostatnio, co jest dosyć dużą ciekawostką, zostały, została znaleziona korespondencja pomiędzy Witkacym a farmakologiem francuskim Aleksandrem Ruierem. I ta korespondencja została zakupiona przez rząd polski i tam Witkacy odnosi się właśnie do meskaliny, którą mu francuski farmakolog dostarcza i jest zdecydowanie niezadowolony, jest zawiedziony. Co więcej, Witkacy czeka na analizę, chciałby zrozumieć wpływ pejotlu na sposób postrzegania na... No, na Malarskie odtwarzanie rzeczywistości i nie znajduje dobrych wytłumaczeń. Znaczy nie ma się co dziwić, prawda? Ponieważ nie było jeszcze dobrych metod opisu działania tych substancji w mózgu. Bardzo zachęcam do zapoznania się z pracą przeglądową. Która się pojawiła w 2016 roku i która jest taką, takim opisem różnych prac, które zostały napisane z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. To, co wynika z przeglądu wiedzy, takiej już naprawdę twardej wiedzy, to po pierwsze, że są to halucynacje serotonergiczne przede wszystkim, że indukują bardzo głębokie zmiany w mózgu. Tutaj autorzy piszą i w mózgu, i, i w umyśle, że są związane właśnie z aktywacją receptorów 5HT2, że wpływają na percepcję, pamięć, samoświadomość i emocje i że aktywność tych receptorów jest Przede wszystkim przejawia się w obszarach właśnie czołowo-skroniowo-ciemieniowo-politycznych. Kolejna praca jest szalenie interesująca. Powstała nieco wcześniej, bo w 2011 roku i również jest powstała na podstawie. Obrazowania mózgu poprzez funkcjonalny rezonans magnetyczny. Na górnym schemacie możemy zobaczyć mózg w czasie normalnego czuwania. Na środkowym schemacie widzimy działanie mózgu w czasie halucynowania związanego z wykorzystaniem psylocybiny natomiast na samym dole mamy najpierw podane placebo, a następnie podano psylocybinę. I co widzimy? Widzimy w gruncie rzeczy, że aktywność mózgu się zmniejsza. Wcale niekoniecznie zwiększa. W szczególności widzimy, że pewne takie węzłowe elementy mózgu, które w czasie normalnego czuwania są bardzo mocno pobudzone, w ogóle nie są pobudzone w czasie halucynowania. Wobec tego można byłoby to zinterpretować w ten sposób, że jakby włącza się okablowanie obwodowe, natomiast to takie podstawowe okablowanie właśnie zostaje zahamowane. Kolejnym, kolejnym, grzybem, który, znaczy kolejną, kolejnym organizmem, który dostarcza psychodelików, są tak zwane magiczne grzybki. I to już jest nie jeden gatunek, tylko bardzo wiele gatunków, przede wszystkim z rodzaju psilocybe i strofaria, i możemy je znaleźć na całym świecie. Szczególnie pospolite są w obszarze, w obszarze Mezoameryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, ale jak widać, w Europie również są stosunkowo częste, natomiast zróżnicowanie gatunkowe w Europie bardzo ustępuje zróżnicowaniu ich w Mezoameryce. Jaka substancja działa? Tym razem jest to psylocyna. Substancja produkowana przez grzyptopsylocybina, jest to ufosforylowana wersja psylocyny. Następuje natychmiastowa hydroliza, defosforylacja zaraz po zjedzeniu, i to, co działa, to psylocyna. Gdybyśmy teraz mieli okazję porównać psylocynę, strukturę chemiczną psylocyny i serotoniny, to zobaczymy ogromne podobieństwa. Psylocyna wyśmienicie pasuje do receptorów serotoninowych. Jak spojrzymy na obrazki, które są malowane po spożyciu psylocybiny. To musimy uznać, że one nie są specjalnie atrakcyjne. One są wszystkie bardzo do siebie podobne. Zwykle widzimy tam jakieś powtarzające się właśnie zakręty. I to, co jest bardzo charakterystyczne, to pojawianie się nie tylko zresztą po, po psylocybach, ale również na przykład po pejotlu, bardzo rozmnożonych oczu, ust. Często nawet widzimy zęby. Tutaj w tej centralnej e, części możemy zobaczyć właśnie takie krzywe, jakieś usta z wystającymi krzywymi zębami. Okazuje się, że bardzo interesujące wytłumaczenie dla tego fenomenu możemy znaleźć w wykładzie psychiatry amerykańskiego Oliwiera Sachsa, e, który sam zajmował się halucynogenami i halucynacjami przed śmiercią. Tutaj pokazuje taką przyjemny, bardzo krótki wykład Saksa, który właśnie opowiada o halucynacjach ludzi niedowidzących i mówi, że w czasie halucynacji ludzi niedowidzących bardzo często intensywnie zostaje pobudzony zakręt wrzecionowaty w mózgu, w części skroniowej, w którym znajduje się obszar rozpoznawania twarzy. Jak twierdzi Saks, w obszarze rozpoznawania twarzy mamy poszczególne komórki, które odpowiadają za oczy, za rozpoznawanie oczu i za rozpoznawanie ust i zębów. Wobec tego, jak Saks twierdzi, bardzo często na właśnie obrazkach malowanych pod wpływem halucynogenów pojawiają się krzywe twarze, wystające oczy, zwielokrotnione oczy i zęby. Czyli nie jest to przypadek, po prostu możemy znaleźć konkretne komórki, grupy komórek, które są za tego typu wizje odpowiedzialne. Przejdźmy do następnego, do następnego psychodeliku. Tym razem będzie to kwas ibotenowy, który możemy znaleźć w muchomorach. Muchomorze czerwonym i muchomorze plamistym. Tutaj oczywiście trzeba zastrzec, że muchomory są grzybami niebezpiecznymi dla życia, ponieważ zawierają również pewnej ilości muskaryny, która działa na układ przywspółczulny i dopiero jak miną objawy muskarynowe, zaczynają się objawy od strony, właśnie, czy spowodowane przez kwas ibotenowy. Wobec tego to nie jest Bezpieczny grzyb. Ani jeden, ani drugi, nie mówiąc o możliwości pomylenia ze śmiertelnie trującymi muchomorami. Gdzie znajdziemy muchomory? No właściwie na całym świecie. Zdecydowanie częstsze są na półkuli północnej, ale nawet w Australii i w Ameryce Południowej również muchomory czerwone możemy znaleźć. Zasięg mają szeroki. Tym razem halucynacje nie są związane z pobudzeniem receptorów serotoninowych. Tym razem kwas jest agonistą receptora GABA-A. GABA Mamy zupełnie inne objawy po spożyciu muchomora i zupełnie inne objawy po spożyciu grzybów, tzw. magicznych grzybków, czyli psilocyba albo strofaria. W przypadku muchomora czerwonego dość pospolitym objawem jest agresja, zaburzenia chodu, poczucie wielkiej siły, jak również zwiększone libido. Wobec tego osoby pod wpływem muchomorów mogą być niebezpieczne dla siebie, mogą być niebezpieczne dla, dla innych. No i teraz od razu akurat mówiąc tutaj o muchomorach, chciałam się podzielić moim nowym odkryciem. Wiedziałam, że muchomory najprawdopodobniej występują jako główne bóstwo, bóstwo Ariów i występują pod imieniem Soma. Mówiło się, że prawdopodobnie irańska Haoma to też jedno z bóstw, Perskich prawdopodobnie jest tym samym co Soma. Natomiast nie było dowodów na to. I ostatnio, kilka lat temu, rosyjscy badacze odkryli pochówek, właśnie perski, gdzie i, tu, i ten fragment tutaj Państwu przedstawiam. Mamy tkaninę, gdzie kapłan, kapłan ma po prostu duży grzyb w dłoni. I rzeczywiście, prawdopodobnie w tej sytuacji możemy uznać, że to jest nieprzypadkowe podobieństwo Haoma Soma, że mamy już dowód z Persji wykorzystania muchomorów czerwonych. Chciałabym zacytować kilka fragmentów z Rigwedy. Rigwedy to już są święte pisma ariów. Wydaje się, że mamy tutaj dosyć dokładne przykłady intoksykacji muchomorem czerwonym. W górę unosi mnie ten napój, jak gdyby szybkie konie powóz. Czyżbym się Somy dzisiaj napił? Stój, hola! Od te ziemię całą ja tam postawię albo tutaj. Czyżbym się Somy dzisiaj napił? Ja jestem wielki, ja największy. Aż do obłoków sięgam głową. Czyżbym się Somy dzisiaj napił? Co więcej, w Ligwedzie w znajdziemy również opis ogrodów Indry, które niezwykle pasują do opisów siedlisk muchomora czerwonego. Wobec tego możemy uznać, że prawdopodobnie i Soma, i Haoma rzeczywiście świadczą o wykorzystaniu muchomorów w, w, przez Persów i przez Ariów. Kolejną substancją, która czasami była uznawana za, właśnie za somę, jest przęśń chińska, czyli efedra, różne gatunki efedra. Tutaj występowanie jest przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego i w części takiej środkowej kontynentu azjatyckiego, ale również możemy przęś znaleźć w, przede wszystkim w, w Andach. Natomiast wydaje się, że, że efedra była znacznie rzadziej wykorzystywana, w szczególności nie dla celów magicznych, raczej mogła być wykorzystywana jako doping, ponieważ efedryna pobudza po prostu receptory adrenonergiczne i działa poprzez uwolnienie noradrenaliny. Ma dużo jeszcze innych. Innych własności. Natomiast no przede wszystkim jest prekursorem metaamfetaminy, czyli jakby wiemy mniej więcej, jak działa. Między innymi efekty właśnie obejmują taką tachykardię i poczucie wielkiej mocy, wielkiej siły. Gdzieś znalazłam informację, że ktoś pisze, że można się poczuć jak, jak nad człowiek. Natomiast następuje bardzo szybkie Przyzwyczajenie do substancji i konieczność zwiększania dawek. Czyli jest to, jest to substancja, która jednak miała znacznie mniejsze możliwości wykorzystania w kulturze. I tylko tak dla przyzwoitości chcę dwa słowa powiedzieć o opium. E, e, opium to substancja z e, maku, papaver somniferum. Widzimy tutaj, to jest schemat pochodzący z, z GIF-u takiej globalnej sieci informacji o, o bioróżnorodności. Widzimy, że występuje no bardzo powszechnie w Europie, w Ameryce Północnej, ale z, proszę spojrzeć, że w północnych Indiach rzeczywiście również jest to substancja niezwykle pospolita, czy, czy roślina rosnąca i substancja wykorzystywana. I opium działa trochę tak jak salwinorina. To znaczy wprowadza w stan odprężenia, spokoju, oddala przykre, myśl, przykre myśli. Wobec tego osoby, które są pod wpływem opiatów, kontemplują rzeczywistość, prawda? Pozostają bez ruchu i najczęściej przez kilka godzin taki bezruch trwa, po czym następuje bardzo silna potrzeba przyjęcia kolejnej dawki. No, wykorzystanie opium ma swoje konotacje takie historyczne. Ponieważ było związane z dwoma y, opiumowymi e, wojnami e, pomiędzy koroną brytyjską e, a Chinami. E, Chińczycy się bardzo łatwo uzależniali od opium, a opium było e, transportowane właśnie z północnych Indii, które były w ramach korony brytyjskiej do Chin. I w pewnym momencie władca chiński. E, Przechwycił transporty opium i wyrzucił do morza ponad 20 tysięcy skrzyń opium. Od tego się zaczęła pierwsza wojna opiumowa, a potem była kolejna. I tutaj jeżeli chodzi o, o sztukę, to nie znajdziemy zbyt wiele przykładów sztuki robionej przez opiumistów, prawdopodobnie opiumiści nawet nie mają za bardzo siły, żeby, żeby tworzyć. Natomiast sami opiumiści są chętni, tak, są takim. Tematem chętnie eksplorowanym przez, przez malarzy i tutaj akurat pokazuję Państwu obraz ormiańskiego malarza pod tytułem Opiumiści. I teraz chciałabym pokazać jak bardzo szeroko grzyby halucynogenne i rośliny halucynogenne były wykorzystywane na świecie. Zrobię szybki przegląd. Kiedy to się wszystko zaczęło? No zaczęło się w Neolicie. Co do tego właściwie nie mamy wątpliwości. Uważamy, że takim pierwszym przykładem pojawienia się w sztuce motywów krzybów halucynogennych są petroglify algierskie z pustyni Tassili. No, w tej chwili jest to środek Sahary. Jest takie pojedyncze ostańce ska skalne pomiędzy piaskami. Natomiast 7-9 tysięcy lat temu były tam zielone doliny. To miejsce nazywało się nawet, z tego co pamiętam, Doliną Trzech Rzek. Dobrze nadawało się do życia i znajdujemy tam bardzo dużo petroglifów i datuje się je na 9000-7000 lat przed naszą erą. I znajdujemy takie właśnie rysunki naskalne, które są uznawane za za przedstawienia szamanów w tańcu, pochodzą one z takiej kultury okrągłych głów. To jest kultura troszkę młodsza sprzed 7 tysięcy lat znacznie bardziej symboliczna niż ta pierwsza. W pierwszej, takiej najstarszej, widzimy na petroglifach przede wszystkim zwierzęta namalowane pięknie i realistycznie. Natomiast te 7000 tysięcy lat temu widzimy raczej już symbolikę, która się wkrada do, jako tematyka. Jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, to tutaj właściwie nie mamy, nie mamy wątpliwości, że przynajmniej od dwóch lat były wykorzystywane różne halucynogeny, szałwia wieszcza, ayahuasca. ayahuasca, przynajmniej od 2000 lat, ale również grzyby. Tu chciałam pokazać bardzo Współczesne badania boliwijskie w pewnej w, w jaskini w południowo-zachodniej Boliwii zostało znalezione takie właśnie zawiniątko, które widać na slajdzie. I w zawiniątku znajdował się różny rytualny zestaw szamański, na które składały się drewniane tabliczki, rurka do wdmuchiwania substancji do nosa, łyżeczki z kości lamy, jakieś fragmenty drewna i między innymi, tu widać po prawej stronie, taka torebka ze zszytych pysków lisich. I okazuje się, że w momencie, kiedy ta torebka z lisich, lisich pysków została przebadana z użyciem chromatografii, Cieczowej i spektro, połączonej ze spektrofotometrią MAS, to okazało się, że znajdujemy mnóstwo różnych śladów halucynogenów właśnie w tym woreczku. Między innymi znajdujemy tam kokainę, znajdujemy harminę, DMT i między innymi również psylocybinę i bufoteninę. No i tutaj właśnie to jest ten jedyny. Ukłon w stronę zwierząt w tym wykładzie, ponieważ bufotenina jest to substancja również halucynogenna, która jest pozyskiwana z gruczołów skórnych bufo-bufo, czyli, czyli ropuchy, i ma działanie podobne do działania kwasu i botenowego, czyli tego, który jest w muchomorach. Notabene uważa się, że pojawiania się w ikonografii krasnoludka muchomora i żaby. Jest zupełnie nieprzypadkowa, ale również jest pozostałością jakiejś wiedzy o, o, o halucynacjach. Tutaj widzimy figurkę wotywną, która jest mniej więcej datowana na powiedzmy 2000 lat temu z Kostaryki. Ameryka Północna, mamy znowu te najstarsze, to są petroglify przedstawiające szamanów z grzybami. Jak również znajdujemy i naczynka wotywne i figurki. To jest dosyć interesujący petroglif, który ewidentnie przedstawia już wizję w trakcie halucynacji. Widzimy takie bardzo charakterystyczne po zwielokrotnianie palców, zwielokrotnianie obiektów, które też występuje powszechnie, jest opisywane jako, jako ty, typowy efekt halucynacji bardzo interesujących y, in, informacji dostarcza nam tak zwany kodeks florentyński y, napisany przez Bernardino de Saaguna. Był to... Ksiądz katolicki, mnich franciszkański, który przyjechał jako jeden z pierwszych konkwistadorów, i on opisywał bardzo dokładnie życie i zwyczaje Azteków. Chyba nawet w dwóch egzemplarzach jego kodeksy się przechowały. Są one bogato ilustrowane i zawierają mnóstwo interesujących danych dotyczących Azteków z XVI wieku. I proszę bardzo, spójrzmy na przykład, znajdziemy w kodeksie florentyńskim taki rysunek rośliny z jakimiś owocami. Zestawiłam to z psychotria Viridis po prawej stronie i z obrazkiem powstałym pod wpływem ayahuasca po lewej stronie. Bo co nam opowiada o halucynacjach Bernardino de Sagun? Mówi, poprzez, powoduje obłąkanie, zmartwienie, szaleństwo u tych, którzy ją przyjmą i są przez nią opętani. Ten, kto ją zje lub wypije jej nasiona, będzie przerażony wieloma rzeczami, drży przed wielkim jadowitym weżem, którego widzi po jej spożyciu. No i tutaj akurat rzeczywiście ten wielki wąż, nie wiadomo, czy jadowity, ale wynurzający się z jakiejś wody, widzimy rzeczywiście, jest obecny w wizji Indianina innym bardzo często przywoływanym przywoływaną ilustracją z kodeksu florentyńskiego jest demon, który zabiera duszę Indianina, który jest w trakcie spożywania grzybów halucynogennych i czytamy. Pierwszą rzeczą, którą spożywali w czasie ceremonii, były małe grzyby które wprawiały ich w stan upojenia, halucynacji, lubieżności, jedli je z miodem przed świtem, a kiedy przychodziły efekty, przychodziły efekty spożycia, zaczynali tańczyć, niektórzy śpiewali, inni ukali, a kiedy efekt przemijał, rozmawiali ze sobą o tym, co widzieli. A tutaj, jak spojrzymy jeszcze na kolejny obrazek z kroniki saguna widzimy takie kuleczki gdzieś na pustym terenie, które niezwykle przypominają Lofofora Williamsi, czyli pejotl. Teraz kto pierwszym informatorem dotyczącym wykorzystania grzybów halucynogennych i roślin halucynogennych w Mezoameryce był rzeczywiście mnich Bernardino de Sagun. Ale mamy kolejnego badacza, który zrobił dużo dobrego i złego. To znaczy rzeczywiście udało mu się przyjrzeć się, rytuałom, natomiast opis tych rytuałów nie, no był zgubny dla, dla społeczności, którą opisał. Myślę tutaj o Gordonie Lawsonie, który jest przedstawiony na slajdzie. Widzimy fragment z magazynu, który się pojawił w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie Gordon Lawson, który był bankierem i amatorem Antropologiem e, opisał rytuały e, mazateckie z wykorzystaniem halucynogenów. E, jego informatorką była bardzo znana szamanka mazatecka Maria Sabina. E, I tutaj możemy zobaczyć szereg e, zdjęć. Większość z tych zdjęć, rzeczywiście pochodzi e, z prac e, Gordona Wasona. No tutaj na jego. Znaczy można, mimo, że wydaje mi się, że dla społeczności się raczej złymi zgłoskami zapisał, to jednak na jedną z wypraw przywiózł ze sobą prawdziwego mykologa, jakiego Ema, który napisał bardzo solidną książkę dotyczącą gatunków grzybów wykorzystywanych przez Indian. I to były po prostu szereg opisów nowych gatunków, również wzbogacone o informacje o, o ich wykorzystaniu. I tutaj widzimy Marię Sabinę w trakcie jednej z, z, jednego z rytuałów. I kolejne. Szaman kieruje rytuałem. To jest, co jest ciekawe, do, do rytuału należy bardzo dużo różnych, różnych obrzędów. Między innymi spożycie entogenów, to co jest ciekawe, właściwie cała społeczność bierze. Nie, nie wolno wychodzić w trakcie rytuału, natomiast jest to rzeczywiście rytuał zbiorowy. I tutaj widzimy kolejne zdjęcia, zrobione właśnie przez Roberta Gordona Wosona. I tutaj w końcu oddajemy głos samej Marii Sabinie która w ten sposób mówi o stanie halucynowania. Jest świat poza nami, świat daleki, ale również bliski, niewidzialny, tam gdzie żyją bogowie, gdzie żyją zmarli, duchy i święci. To jest świat, gdzie wszystko już się zdarzyło i wszystko jest znane. I Maria Sabina mówi, że święte grzyby biorą ją za rękę i prowadzą tam, gdzie wszystko jest już znane. Dlaczego powiedziałam, że historia odkryć mazateckich rytuałów skończyła się źle dla społeczności? Otóż jak się, pojawił się artykuł Gordona Wassona, to właśnie rozpoczynała się era hipisów w Stanach Zjednoczonych otwarcie na psychodeliki. Spragnieni mistycznych doznań Amerykanie zaczęli gwałtownie. Najeżdżać na Meksyk, odszukiwać Marię Sabinę i korzystać z grzybów halucynogennych. Skończyło się to tak, że policja się zainteresowała tym procederem, oskarżyła społeczność o oszczędzenie narkomanii, a ludzie z wioski spalili do Marii Sabinę. Więc ogólnie rzecz biorąc skończyło się to dla społeczności bardzo źle. Jeżeli teraz Przeniesiemy się z obszaru Mezoameryki do Syberii, do Azji, to zobaczymy znowu mnóstwo różnych przykładów na wykorzystanie grzybów przez społeczności. Początkowo widzimy stare, sprzed kilku nawet tysięcy lat petroglify na, na ścianach, na, na, na skałach, ale znajdujemy również informacje o, spoży o wykorzystaniu halucynogenów w mitach. Ja tutaj po prostu przetłumaczyłam jakiś króciutki fragment o bogini Wachinin, która stworzyła grzyby ze swojej śliny. Jest również bardzo interesująca opowieść o wielkim bohaterze, który nazywał się Wielki Kruk, był wodzem, który znalazł w jednej z rzek syberyjskich zabłąkanego wieloryba. Chciał mu pomóc i wtedy wachinin powiedziała zrób wszystko, co powiedzą wapaki. I pluła na ziemi, wyrastały grzyby, wielki kruk zjadał grzyby i stał się tak mocny, że uniósł wielorybę i odprowadził go do oceanu. W, o Indiach już mówiliśmy, mamy bardzo dużo dowodów na to, że, że grzyby halucynogenne były wykorzystywane, w szczególności muchomory. Wydaje się, i niektórzy właśnie interpretują takie wcielenie siwy, które nosi nazwę Ekapada, jako również mające odniesienie do, do grzybów halucynogennych. Tak jak mówiłam, takie podwajanie obrazu, rozstrajanie obrazu jest dosyć charakterystyczne również dla, dla halucynacji, więc być może ta jedna noga, i. Rozdwojony obraz rzeczywiście może być tak interpretowany. Jeżeli przejdziemy do buddyzmu, to tutaj grzyb rzeczywiście możemy znaleźć przy niektórych wizerunkach buddy, ale nie wydaje się, aby buddyzm jakkolwiek korzystał z grzybów halucynogennych. Natomiast jest. jest Taki przekaz, że budda zakończył życie, ponieważ został zatruty przez, przez grzyby. Że zjad nie odmówił, że mimo, że wiedział, że są to grzyby zatrute, to ich nie odmówił. Także mamy tutaj, ja pokazuję dwa takie przedstawienia buddy, właśnie niewątpliwie z grzybem nad głową. Jak znowu zmienimy nieco szerokości geograficzne i znajdziemy się w Japonii. To okazuje się, że w Japonii znajdujemy różne rytualnie wykorzystywane figurki, amulety, bardzo stare, pochodzące z młodszej epoki kamienia. Czyli znowu, nawet być może musimy się cofnąć w stosunku do tych 7000 tysięcy stasili. Jesteśmy nawet, nawet może 12 tysięcy lat temu. Czy w Europie wykorzystywano grzyby halucynogenne? No, oczywiście tak. Mamy takie y, dowody na to, na przykład w postaci tej steli nagrobnej, która pochodzi, jest datowana na 450 lat przed naszą erą, gdzie widzimy korę i demeter. Jak wiadomo, kora musiała schodzić do hadesu, ponieważ zjadła trzy nasionka granatu, ale tutaj w dłoniach kory i demeter nie, nie, nie jest, nie, ma, nie widzimy granatu, widzimy grzyby, prawdopodobnie grzyby halucynogenne. Natomiast, jak spojrzymy już na kulturę chrześcijańską, to nie ma wątpliwości, że w Europie grzyby były postrzegane jako diabelskie. Dość często jesteśmy w stanie w średniowiecznych kościołach zobaczyć grzyby w scenie wygnania z raju, albo wręcz mamy tutaj ze środkowej Francji freski z kościołów średniowiecznych, gdzie widzimy Adama i Ewę stojących przy drzewie złego i dobrego i widzimy, że to drzewo to jest niewątpliwie muchomor czerwony z dobrze wyraźnie, wyraźnie widocznymi białami, białymi kropkami. Widzimy węża, który, który daje Ewie jabłko. I już dochodząc do końca, czy w tej chwili jakkolwiek grzyby halucynogenne czy rośliny halucynogenne są wykorzystywane i, i, i w jaki sposób? No chciałabym przywołać książkę pod tytułem 8-4. Jest to opowieść, która została wydana w wydawnictwie Czarne w 2003 roku. Książkę Mirka Nachacza, który tragicznie zmarł. Popełniając samobójstwo. Natomiast pierwsza książka jego, która została wydana właśnie przez Stasiuka, opowiadała o wykorzystaniu grzybów halucynogennych. I w jakimś sensie tutaj nachacz nam, nam przybliża, dlaczego grzyby halucynogenne w ogóle są, dlaczego były przywoływane. Pisze tak, bo myślałem, że to jest klucz i wszystko się poukładało jak klocki. Kapujesz, takie oświecenie, mistyczne doznanie. Wydawało mi się, że to prawda. Chodziło o wyjaskrawienie, o uczucia. Jeszcze nie bardzo wiadomo. Wydawało nam się, że coś zmieniamy. Wydaje się, że takie halucynacyjne przeżycia są czymś, co zaspokaja jedną bardzo ważną potrzebę człowieka, to jest potrzeba sensu życia. Oczywiście, grzyby halucynogenne i rośliny halucynogenne nie są do tego potrzebne. Dokładnie to samo e, czyni religia. E, albo w, z, po, w powiązaniu z pewnymi środkami, albo zupełnie bez żadnych środków. Nauka nam tego nie daje. Nauka się nie zajmuje sensem. Natomiast potrzeba sensu istnienia jest bardzo dogłębną e, potrzebą człowieka. Konkludując, czy ze względu na sztukę warto jest brać grzyby czy rośliny halucynogenne? Czy w sztuce daje nam to jakieś nowe spojrzenie? Niespecjalnie. Nawet patrząc na sztukę Witkacego. Witkacy jest ceniony przede wszystkim jako portrecista. Portrecista, bardzo dobry, niekoniecznie wykorzystujący grzyby halucynogenne. To, co się tworzy pod wpływem halucynogenów, nie jest specjalnie odkrywcze, nie jest ciekawe. Jeżeli spojrzymy na literaturę, to też nie jest literatura, która zmienia świat. Natomiast jest wyrazem wielkiej potrzeby człowieka, żeby życie miało sens. I dziękuję.